W imieniu Telewizji Kablowej Biłgarskiego Centrum Kultury wita Państwa Anita Szperkowska. Jak co tydzień o tej samej porze zapraszam na Wieści Biłgorajskie. Najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia, a właściwie dzisiejszego dnia, jest rozpoczynająca się uroczystość nawiedzenia Matki Bożej w kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. Pierwsza peregrynacja rozpoczęła się w 1957 roku. Po 10 latach została przerwana z powodu uwięzienia obrazu przez władze komunistyczne. Na znak protestu przeciwko tej decyzji wierni przekazywali sobie pustą ramę. W diecezji zamojsko-lubaczowskiej kolejna peregrynacja rozpoczyna się w parafii Świętej Marii Magdaleny w Biłgoraju. W kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny trwały gorączkowe przygotowania do przywitania Matki Bożej w kopii obrazu. Sprzątano kościół, odśnieżano teren przykościelny. Przez cały tydzień wierni gromadzili się na misjach świętych. Jak jeszcze wierni przygotowywali się do tej uroczystości? No chodzę do kościoła na 20 codziennie. Przygotowuję się postem, siódmy dzień nic nie jem, tylko piję wodę, ten soczek rano i wieczór, wywar z warzyw na obiad, a nic nie jem, żeby Matce Bożej złożyć ofiarę. Jak przyjdzie, to ja właśnie to chcę poświęcić. Oprócz tego się modlę dniami i nocami. I chodzę na teraz na misje święte, które u nas jest, sobie prowadzą. O, także czekam bardzo z otwartym sercem na Matkę Bożą, żeby nam dała wiele łask. No, wczoraj kupiłam już chorągiewki takie no, do dekoracji domu. No i tak przeżywam to, myślę, się więcej modlę z tej okazji. No i mamy zamiar z mężem pojechać. Jak będziemy zdrowi, jak zdrowie pozwoli, to przyjedziemy. Nawiedzenie obrazu to jedyne w swoim rodzaju święto. A jak przeżywają je mieszkańcy Biłgoraja? Wielkim przeżyciem, bo to no, tak rzadko się to zdarza, ale... Przed takim mam chłopczykiem to było, tylko sama chodziła rama i świeca, a teraz no, to jest coś innego. No uważam, że jest to dla nas Biłgorajan w ogóle bardzo szczególny moment. To jest moment warty przeżycia dla każdego mieszkańca i nie tylko uważam, że dla każdego Polaka. Musimy pamiętać o tym, że w najgorszych chwilach, kiedy Polska była w najbardziej tragicznych momentach, cały naród zwracał się do tej Matki Bożej Królowej Polski o pomoc. I jak się okazuje, żyjemy dzisiaj szczęśliwie, nasze dzieci, wnuki też, dzięki właśnie pomocy Najświętszej Matki. Jasnogórski obraz Matki Bożej po uroczystości w kościele Świętej Marii Magdaleny zostanie przeniesiony do kościoła Świętego Jerzego. Matka Boża w kopii obrazu jasnogórskiego rozpoczyna peregrynację w naszej diecezji. Tak się pięknie składa, że rozpoczyna od miasta naszego Biłgoraja. W sobotę 6 marca nawiedza kościół Świętej Marii Magdaleny, a 7 marca w niedzielę przychodzi do kościoła Świętego Jerzego. Jako proboszcz serdecznie wszystkich zapraszam na tę uroczystość. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 17 liturgicznym powitaniem obrazu oraz mszą świętą na rozpoczęcie nawiedzenia w parafii Świętego Jerzego. Przewidziane są między innymi czuwania, apel jasnogórski, a o 24 pasterka maryjna. W poniedziałek 8 marca nastąpi oddanie parafii Matce Bożej i przekazanie obrazu do parafii Majdan Stary. Przychodząc zawsze pomaga ludziom. Już nieraz pomagała naszemu narodowi. Na pewno i teraz wyprosi nam mnóstwo łask. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszam, by Matkę Bożą serdecznie powitać i przedstawić swoje prośby. Filmowy zapis uroczystości nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej przedstawimy Państwu za tydzień. Od wczoraj można oglądać w Biłgoraju film Mela Gibsona Pasja, który wzbudził wiele kontrowersji. To wstrząsający opis ostatnich 12 godzin z życia Jezusa Chrystusa.
najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem, powiedział ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, autor opracowania tekstu polskiego do pasji. A jakie wrażenia z premiery mieli mieszkańcy Biłgoraja? Nie sposób być obojętnym. Takie sceny w żadnym filmie chyba nie występują. Z tych filmów, które obejrzałam, to chyba jest to najbardziej wzruszające. A jak podobał się pani film? Bardzo, tym bardziej, że jestem wierzącą i praktykującą osobą. Był świetny. Jak wrażenia? No, rusza. Niesamowite. Nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Każdy człowiek powinien ten film zobaczyć. Strasznie wzruszający. Bo genialny, taki fantastyczny i bardzo przeżywaliśmy w ogóle. Same łzy się cisną na oczy. Właśnie. Zainteresowanie filmem jest ogromne. Dla tych, którzy nie zdobyli biletów, mamy dobrą wiadomość. W niedzielę o 19:30 został zorganizowany dodatkowy seans, na który są jeszcze wolne miejsca. Pora nadawania retransmisji obrad sesji Rady Miasta była powodem interpelacji, jaką złożył radny Jerzy Serafin. Jakie rozwiązanie tego problemu proponują mieszkańcy Biłgoraja i sam radny? Mieszkańcy Biłgoraja interesują się pracami Rady Miasta, sesją i zainteresowani są. I te godziny, które do tej pory w telewizji była, telewizja kablowa nadawana od godziny 17 aż do godziny załóżmy 24, bo tak sesje trwają, nieraz i dłużej. I są uciążliwe, jest to sobota, telewizji program jest dość ciekawy i nie wszyscy oglądają. I później ludzie są niedoinformowani, są różne jakieś takie domysły i niektóre sprawy fałszywie interpretują. I proponowałbym, żeby ta sesja, żeby transmisja sesji Rady Miejskiej była albo w dwóch etapach, w sobotę i w niedzielę nadawana, tak żeby wszyscy ludzie, mieszkańcy miasta Biłgoraja po prostu oglądali. No godziny takie, no załóżmy, może od 15, to kwestia jeszcze dogadania się między ludźmi, tak żeby każdy to zobaczył, no żeby przynajmniej do 20 trwało, ewentualnie 21, bo same wszystkie filmy, jakieś interesujące programy w telewizji zaczynają się od godziny 20. A co na ten temat sądzą mieszkańcy Biłgoraja? Moim zdaniem dobrych, bo jestem na emeryturze, to mnie tam nie ma różnicy. Czy... No wcześniej by było. A w jakim? No gdzieś tam w godzinach 18. Bo tak jest, bo godzina 22 się kończy, 23 chyba nawet się kończy. No raczej, żeby było tak wieczorowo powtórka. Przy powtórkach, już tak popołudniowe, po obiedzie, od 14, od 15. Najlepiej wtedy, kiedy nie ma ciekawych programów w telewizji. Taki termin, gdzie ludzie mają jednocześnie czas wolny, ale z drugiej strony nie oglądają wtedy czegoś bardziej atrakcyjnego, czyli filmów na przykład. Sobota po południu, niedziela przed południem, niedziela po południu. Czy w ogóle takie godziny, a raczej powiedzmy gdzieś między 17 a 19 w normalne dni. Bardziej by raczej chyba służyły temu, żeby pokazać, co tam się dzieje. Ile osób, tyle oczekiwań. Jak spełnić je wszystkie? W Markowiczach doszło do czołowego zderzenia dwóch busów. Jeden z nich przewoził 6 dzieci niepełnosprawnych. Jak nas poinformowano na komendzie policji, wstępną przyczyną wypadku była utrata panowania nad kierownicą na śliskiej nawierzchni, kierowcy busu przewożącego dzieci niepełnosprawne, który zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z nadjeżdżającym pojazdem. Po wypadku poszkodowani trafili do szpitala. 9 osób trafiło na oddział, w tym 6 dzieci niepełnosprawnych, które uczestniczyły w wypadku, były przewożone busem. Obrażenia są ogólne, potłuczenia brzucha, potłuczenia głowy, złamania kończyn dolnych. 3 osoby ze złamaniem podłudzia, 1 osoba. Dziecko ze złamanym udem. Obecnie stan chorych oceniany jest jako stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak 3 dzieci pozostanie dłużej w szpitalu ze względu na poważne złamania. 3 osoby także pozostaną na obserwacji. Możliwości rozwoju powiatu i miasta były tematem spotkania władz miasta i powiatu z przedstawicielami instytucji samorządowych. Na spotkaniu Powiatowy Urząd Pracy przedstawił swoje programy zwalczające bezrobocie. Do realizacji tych projektów przystąpi Urząd Miasta w Biłgoraju. Bardzo dobrze się stało, że Powiatowy Urząd Pracy oferuje nam programy, które możemy realizować wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy. Przedstawiono nam na tym spotkaniu w starostwie 3 programy, które to w swoim zakresie pracy są adekwatne do naszych warunków tutaj Biłgoraja, miasta Biłgoraja i będziemy z nich korzystać. W zasadzie we wszystkich 3 programach będziemy brali udział.
Pierwszy program związany jest z ochroną środowiska i będzie realizowany wraz z Zarządem Dróg Powiatowych. Zakres prac dotyczy m.in. czyszczenia rowów, utrzymania pozimowego. Drugi program, tak jak i poprzedni, przeznaczony jest dla mężczyzn i dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego. To m.in. remont i renowacje cmentarzy, miejsc pamięci narodowej. Trzeci program przeznaczony jest dla kobiet i będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W ramach realizacji tego projektu przewidziano pracę dla kobiet w ramach opieki społecznej, m.in. w przedszkolach i żłobkach. Projekty te będą realizowane od 1 kwietnia. Bardzo intratną jest rozliczenie finansowe tych programów, ponieważ Biuro Pracy w większości będzie finansować. Oczywiście będzie również i udział miasta w finansowaniu tego programu. Nie duży udział miasta, lecz będzie na nas spoczywać zobowiązanie tego typu, że 25% zatrudnionych pracowników według tego programu będziemy w obowiązku zostawić na następny okres 6 miesięcy jako zobowiązanie efektywności pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto na spotkaniu omawiano możliwości współdziałania między instytucjami samorządowymi. Podjęto tematy np. budownictwa drogowego, ochrony środowiska, rozwoju turystyki w powiecie. Tematem spotkania były także możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez samorządy. To jest i forma szkoleniowa, bo nawet sprowadzamy tutaj przedstawicieli, jak dzisiaj jest dyrektor Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa z Lublina. Sprowadzamy także dyrektorów poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Wojewódzkiego do omówienia konkretnie np. sprawa aplikacji czy wypełniania wniosków strukturalnych, czyli też jako i nauka konkretnie. Zaczął się wiosenny pobór do wojska. W Biłgoraju od tygodnia pracuje Powiatowa Komisja Poborowa. Komisja Poborowa w Biłgoraju pracuje od 24 lutego do 7 kwietnia z jednym dniem dodatkowym 16 kwietnia. Poborowi są wezwani w celu przebadania, orzeczenia zdolności do służby wojskowej i również w celu założenia ewidencji wojskowej. W ramach pracy Komisji Poborowej odbywają się rozmowy instruktażowe prowadzone przez przewodniczącego Komisji Lekarskiej albo przedstawiciela WKU. Również w świetlicy organizowane są pogadanki edukacyjne. Poborowi mają także możliwość zapoznania się z materiałami instruktażowymi, tak zwanymi niezbędnikami poborowych. Do zakresu działania Powiatowej Komisji Poborowej należy jednak przede wszystkim ustalenie stanu zdrowia poborowych. Komisje lekarskie przyjmują od samego rana. Komisja lekarska, są to po prostu lekarze z naszego ZOZ-u, z Biłgoraja, pomoc, pielęgniarze również z ZOZ-u biłgorajskiego. Dla informacji jeszcze podam, że jeśli komisja lekarska skieruje poborowych na jakieś badania specjalistyczne, bo i takie mogą być, więc część badań prowadzi nasz ZOS biłgorajski, natomiast zakres badań z zakresu okulistyki i badań psychiatrycznych zlecony jest dla ZOS-u w Janowie. Dla poborowych stawienie się przed komisją wiąże się często z długim czasem oczekiwania na swoją kolej. To ze znajomych ludzi klimat fajny, spoko jest. Znaczy, ja tam jestem zadowolony, tylko że trzeba długo czekać i to trochę, no chyba to jest najbardziej stres, nie, chłopaki? No częściowy stres, trochę się, no wiadomo, nerwy, a tak ogólnie to w porządku. Ja jestem przed i nie denerwuję się właściwie. Młodzi ludzie są, no powiem, poprawni. Nie ma tutaj jakichś ekscesów. No jest bardzo prawidłowo i należy oczekiwać, że dalej tak to będzie przebiegało. Czego byśmy sobie życzyli, byłoby to naszym sukcesem, prawda? Bo w latach poprzednich wyglądało to różnie. Przed komisją poborową stawić musi się każdy wezwany. Różna jest jednak chęć odbycia obowiązku służby wojskowej. Chciałbym iść do wojska. Uważam, że każdy powinien iść do wojska, kto jest do tego zdolny. Dlaczego? Ponieważ żeby miał odpowiednie umiejętności do obrony ojczyzny w razie jakiegoś ataku czy wojny. Nie chcę iść do wojska. No nie, na pewno nie. Ogolą mnie jeszcze coś tamtego, nie chcę. Ogolone głowy, musztra to może zniechęcić. Wszystkim poborowym warto jednak przypomnieć, że za mundurem panny sznurem.
zdrożeją kursy prawa jazdy. Wyższe stawki spowodowane będą zwiększoną liczbą godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego. Zapowiedź zmian wzbudziła wielkie zainteresowanie możliwością zdobycia go przed dniem 1 kwietnia. Obecnie kurs na prawo jazdy obejmuje 20 godzin zajęć praktycznych i minimum 10 teoretycznych. Obydwie formy szkolenia zostaną rozszerzone do 30 godzin. Zmiany automatycznie spowodują zwiększenie kosztów kursu. No, uważam, że każde ośrodki kalkulację ekonomiczną będą robić we własnym zakresie. No, u nas taka wstępna już była analiza. No, uważamy, że gdzieś około 1000 zł przy kategorii B by to się zamykało. No, przy kategorii D no, gdzieś około 3-3,5 tysiąca by się mieściła ta cena. Planowany wzrost kosztów spowodował trzykrotne zwiększenie liczby kursantów w miesiącach styczniu i lutym. Wiem, właśnie dlatego sobie zaczęłam wcześniej, żeby mieć troszkę łatwiej dla mnie, bo jest i będzie koszt większy i trudność większa, dlatego właśnie sobie zaczęłam w tej chwili. Nowe zasady szkolenia mają przede wszystkim na celu lepsze przygotowanie przyszłych kierowców. Zmiany wywołują jednak różne opinie wśród instruktorów i kursantów. Opinie są różne. No, wszyscy po prostu narzekają na cenę. Boją się tej ceny, wiadomo, jakie mamy warunki ekonomiczne. No ale no, trzeba było w tym kierunku pójść. Ja pochwalam te zmiany. To są po prostu dopiero jednostkowe zmiany. One, cały cykl będzie tych zmian. Potrzebne są, bo nasze drogi są zapchane, nie będą rozbudowywane i jakość wyszkolonego kursanta decyduje potem ta techniczna strona, prawda, o tym bezpieczeństwie, nie tylko jego, ale i innych użytkowników dróg. Powinny być wprowadzane i dalsze te zmiany w tym kierunku. Statystyki wypadków drogowych pokazują, że jest wielu nieodpowiedzialnych kierowców. Miejmy nadzieję, że wprowadzone zmiany poprawią bezpieczeństwo na drogach. Wiadomość z ostatniej chwili, z której wynika, że być może Biłgoraj będzie miastem premier kina niezależnego. Dyrektor Biłgorajskiego Centrum Kultury, Stefan Schmidt, prowadzi rozmowy na ten temat ze Stowarzyszeniem Grupa Inicjatyw Filmowych w Warszawie. Sprzedawać pianino, to byś miał dom, na czym tam byś grał? Wiesz, Casio, Yamaha. A gdzie Kalisja, Silesia? Wiesz co, Mateusz, nie sprzedawaj tego pianina. Wypijemy zdrowie polskich pianin i fortepianów. No. Na kolejne wieści zapraszam Państwa za tydzień, a teraz czas na informator kulturalny. XLIX turniej powiatowy ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego odbył się w Biłgorajskim Centrum Kultury 28 lutego. Był to pierwszy etap eliminacji. Przychodziła na każde tańce. Przez miesiąc. Zawsze sama. Wirowała wśród tańczących, nieskończenie żywa, gwałtowna i sprężona w swej przepysznej powłoce, jakby miała rozprysnąć się, eksplodować od nadmiaru własnego istnienia. Co jest najciekawsze może w konkursie recytatorskim, to, że i młodzież, i dorośli czytają literaturę, czytają poezję, czytają literaturę i to jest dobre przede wszystkim dla nich, bo poznają
ciekawą literaturę, ale też dla tych, którzy słuchają, bo też w jakimś sensie z nią się zapoznają. Chciałam jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o Biłgoraj, to mamy się czym pochwalić w ogólnopolskim konkursie recytatorskim, bowiem już od 4 lat przedstawiciele właśnie Biłgoraja docierają aż do finału ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Co roku od 4 lat, jak już mówiłam, był nasz reprezentant w finale, a dwójka z nich nawet wróciła z nagrodami. Uczestników konkursu oceniała komisja w składzie Izabela Łukasz, Marek Szubiak, Stefan Schmidt. Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Lublinie, wytypowano 4 osoby. Sławomira Plutę, Alicję Kubacką-Bazan, Roberta Kurasia oraz Karolinę Gorczycę. Mnie świat szeroki, jak złotego gila, przedała kiedyś Włochom guśla rycha. Ty, na kurchanie dumał czaromyla, gdzie tobie dumy pijała janczarycha, a mnie Włoch bił, bił. Oj, łzami rozchyla palce, gdy ja myślę, jak ja była licha, jaka ja była biedna niewolnica. A dziś, co ze mnie? Wiatr i gołębica. Nie łaj mnie, ale na stepę wyprowadź. Pocałuj, zapłacz, świśnij, taj, polecę. Gołębie moje umieją tańcować. Na chleb zarobię, na cerkiewne świece. Będzie mnie za co ubrać i pochować. Albo ja martwa pójdę w pław po rzece. Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Pogodna Nutka odbył się po raz 6 w Biłgoraju. W konkursie wzięło udział 30 wykonawców, z których każdy zaprezentował po 2 piosenki. Były 3 kategorie wiekowe, od 7 do 10 lat, 11-14 lat i powyżej 15. Festiwal Piosenki Pogodna Nutka na początku obejmował swoim zasięgiem tylko powiat. Obecnie jest to konkurs międzywojewódzki. W obliczu wroga. Czego chcesz? A ty czego chcesz? W sercu mężczyzny żyje wojownik. Odwaga. Lojalność. Honor. Tom Cruise w filmie Ostatni samuraj.
much time has passed since you left. If you are fighting, stop fighting. If you are marching, stop marching. They kept trying to put me in the ground. They never killed me. You are all that keeps me from sliding into some dark place. When this war is over, there will be a reckoning. They call this war a cloud over the land, but they made the weather, and then they stand in the rain and say, it's raining! I'm so sorry. Yeah. I just found it's tied to a tree back there. Somebody did this. Pani, rozumiem Pani rozżalenie spowodowane faktem, iż mąż po 15 latach porzucił Panią dla młodszej kobiety. Rozumiem i współczuję. To nieprawda, że wszyscy mężczyźni koło 40 prędzej czy później wymieniają swoje żony na młodsze. Ale przecież pytałam Cię, czy mnie nie zdradzasz. Pytałam Cię. Powiedziałeś, że nie. Znasz mężczyznę, który by się przyznał? Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie czynnego środka. To znaczy bycie kochanką, przyjaciółką i strażniczką domowego ogniska jednocześnie. Mosko całował, ale właśnie o to chodzi, że tak całować nie powinien. No, skoro chce się przyjaźnić, to nie ma prawa. I to trzeba było powiedzieć. No ja miałam mu powiedzieć, że mnie całował. Ja, skoro się chce przyjaźnić, nie powinien. Powinnaś zadzwonić mu to powiedzieć. Czy głupia jesteś? Dobra, ja do niego zadzwonię, w końcu jesteśmy przyjaciółkami. Co to jest? Woda toaletowa i maszynka. To przecież wiesz, o co macie chodzi. Czy śpisz z tobą? Znajdź nową kobietę. Nie znudzę tego. Raz drugi. Gdy co? Co mam zrobić, czyli nie stracić? Znikaj z mojego życia. Cholera. Ty przecież mówiłeś, że żadnych mężczyzn nie nigdy w życiu, że oni wszyscy na to samo. Are we there yet? Don't make me turn this formation around! What's going on? What?